Nie możesz odzyskać czasu, ale możesz przestać go tracić. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj w programie Czas na Biznes pan Mikołaj Hewelt, doradca podatkowy. Dzień dobry, witam Państwa. Będziemy rozmawiać dzisiaj o nowym Polskim Ładzie. I tematy, które przygotowaliśmy na dzisiaj, to jest składka zdrowotna, estoński CIT, spółka komandytowo-akcyjna jako rozwiązanie na Polski Ład, ryczałt jako sposób na zmniejszenie podatku, ukryta dywidenda. Będziemy też wspominać o podatku minimalnym, faktura ustrukturyzowana i IP Box. Dosyć rozległy program, jak na, że tak powiem, takie krótkie spotkanie, natomiast rzeczywiście poruszyła Pani tematy, które gdzieś są solą w oku przedsiębiorców i rzeczywiście warto powiedzieć o nich parę słów w komentarzach, gdyż Polski Ład jest na tyle dużym zestawem przepisów, aczkolwiek nie każda z tych rzeczy, które Pani powiedziała, akurat w skład tych przepisów wchodzi. Natomiast to są rzeczy rzeczywiście, które będą nas teraz dotyczyły od tego i kolejnego roku, więc musimy być na nie dosyć mocno przygotowani. A jako, że ustawodawca w Polsce nie pozwala nam się za bardzo przygotowywać w dłuższym okresie czasu, to znaczy nie wygląda tak jak w innych krajach, że mamy parę lat na przygotowanie do zmian, no to już dzisiaj musimy wiedzieć, co się zmienia i no, przypilnować, w szczególności u przedsiębiorców, co u nas w firmach się dzieje. Dlatego bardzo Panu dziękuję za obecność dzisiaj. Mam nadzieję, że pomożemy jak największej ilości zainteresowanych. I nie zwlekając, przejdźmy może do konkretnych informacji na temat składki zdrowotnej. Co tu się dzieje? Czy składka zdrowotna to jest jakby rzecz, która najbardziej dotknęła medialnie wszystkich tak naprawdę osób. Każdą w sumie osobę, która prowadzi biznes w Polsce, ale nie tylko. No, ustawodawca w Polsce dokonał pewnych fundamentalnych zmian w zakresie płacenia składki zdrowotnej. To znaczy pośrednio zwiększył w Polsce podatki, ale mogąc jednocześnie powiedzieć, że tych podatków nie zwiększył. To znaczy składka zdrowotna, która była obciążeniem związanym z finansowaniem służby zdrowia w Polsce, zazwyczaj była płacona w ramach naszych wynagrodzeń i nie była takim dużym obciążeniem dla nas, gdyż po prostu była odliczalna od podatku. Czyli jeżeli zapłaciliśmy taką składkę zdrowotną, to potem zapłaciliśmy mniejszy podatek dochodowy. Więc między innymi nam się to skompensowało. To, co się stało w nowym roku, to co, że tak powiem, każdy już praktycznie szuka rozwiązania na to, to wprowadzono dwie jakby fundamentalne zmiany. Po pierwsze, wyłączono możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podatku, czyli chcąc, nie chcąc, składkę zdrowotną płacimy taką samą, ale płacimy wyższy podatek, jeżeli płacimy składkę zdrowotną, czyli nastąpiło podwyższenie podatków, tak jak powiedziałem, ale bez samego nominalnego podwyższenia podatków. A drugą kwestią jest to, że przedsiębiorcy, którzy dotychczas mogli płacić składkę zdrowotną stałą, czyli niezależną od dochodów, w większości zostali objęci tak zwaną proporcjonalną składką zdrowotną, to znaczy, że składka zdrowotna rośnie u nich w zależności od tego, ile oni zarabiają pieniędzy. I żeby też nie było łatwiej, to nie jest też tak, że jak ktoś nie zarabia, to nie płaci nic, tylko płaci cały czas stałą składkę jakby na samym starcie, a potem więcej zarabia, tym tej składki płaci więcej. Więc zmiana jest w tym zakresie negatywna, w szczególności dla osób, które no, mają większe dochody z tej działalności i to może ich dosyć mocno dotknąć ze względu na to, że jest to istotne obciążenie, które w Polsce, że tak powiem, będzie teraz stanowiło duży składnik obciążeń publiczno-prawnych. Można powiedzieć, że tracimy podwójnie? No w pewien sposób tak. Znaczy, już nie chcę mówić o zasadności jakby samego jakby finansowania oczywiście służby zdrowia, która jest ważna i jakby to nie ulega wątpliwości. Natomiast no, sposób, w jaki zostało to wprowadzone i to, że tak naprawdę co roku widzimy pewnego rodzaju trend, ustawodawca nam taką rzuca taką bombę co roku i tak naprawdę każdy przedsiębiorca w listopadzie, grudniu musi nagle całą uwagę przejąć na podatki. W tym roku to jest właśnie składka mniej więcej zdrowotna. W zeszłym roku to było objęcie podatkiem dochodowym od osób prawnych spółek komandytowych. Dwa lata temu, no, w sensie za każdym razem mamy coś dużego, co się dzieje. No i akurat w tym roku ta bomba, jak to mówię, jest wyjątkowo duża, bo ma bardzo dużo zagadnień. Tutaj te kwestie, które zostały poruszone, no to jest, można powiedzieć, mała część tego pakietu zmian, więc tak naprawdę, żebyśmy dokładnie zrozumieli, na czym polega ta ustawa, no to musimy rzeczywiście dużo czasu poświęcić na jej przestudiowanie. Natomiast no, najważniejszym wyzwaniem, do którego każdy, z którym każdy musi się zmierzyć, to jest składka zdrowotna. No dzisiaj mamy już marzec, więc jakby pod tym względem większość osób już sobie w jakiś sposób poradziła. Zresztą zaraz powiemy, jakie rynek wypracował rozwiązania, bo to oczywiście nie pozostało w ten sposób, że zmieniamy przepisy i nagle wszyscy płacą więcej, no tylko po prostu każdy zaczyna
tak powiem, szukać rozwiązań, jak zachować dotychczasową sytuację. Zwróćmy też uwagę na to, że te zwiększenie obciążeń nastąpiło w momencie dosyć takim, no nie do końca korzystnym. Czyli mam na myśli to, że akurat mieliśmy pandemię covidową, która wielu przedsiębiorcom bardzo utrudniła realizowanie zysku i tak naprawdę naruszyła płynność finansową wielu firm. No i w odpowiedzi na to uderzenie rynkowe i zmniejszenie tak naprawdę skali biznesu w Polsce, ustawodawca dodatkowo dociąża przedsiębiorców dodatkowymi obciążeniami, co jest jakby dosyć ciężkie i też takie trochę niespodziewane, bo te przepisy wcale, można powiedzieć, nie były takie przewidywalne, że ustawodawca akurat w tym obszarze uderzy, ale to już jest cecha polskich podatków, że nie do końca wiemy, co się za chwilę zmieni, bo możemy przewidywać, możemy obstawiać, a się okaże zaraz, że będziemy mieli fundamentalną zmianę, która może nas dotyczyć wszystkich. Przejdźmy do kolejnej bomby, estoński CIT. Czyli estoński CIT jest akurat pozytywną w miarę zmianą, bo ustawodawca, realizując pewnego rodzaju tutaj akurat program polityczny, który miał, bo powiedzmy sobie szczerze, estoński CIT jest programem politycznym. Był pomysłem obecnego rządu, bardzo słusznym i bardzo dobrym, w sensie bardzo pozytywnym na wzmocnienie polskich przedsiębiorców. Jak sama nazwa wskazuje, jest to estoński CIT, czyli metoda opodatkowania, która obowiązuje akurat, zaczęła się w Estonii. Jest parę krajów, które z tego korzysta, między innymi, o ile pamiętam, Łotwa. My jesteśmy chyba czwartym czy piątym krajem na świecie, który zaimplementował to rozwiązanie. Zasadniczo ideą estońskiego CIT-u jest to, że podatek płacimy co do zasady dopiero przy wypłacie zysku z spółki, a nie na moment jakby osiągania przychodów. Czyli przedsiębiorcy, jeżeli prowadzą spółki, dopóki tych pieniędzy fizycznie na rachunek własny tych pieniędzy spółek nie wypłacają, to nie muszą płacić podatków. Nie muszą ich, oczywiście dochodowych w tym kontekście, nie muszą ich płacić, nie muszą ich tak naprawdę naliczać, mają mniej obowiązków z tym związanym, a tą kwotę podatku rozliczają dopiero od tej kwoty, którą sobie wypłacą. Więc zmiana, jakby estoński CIT jest bardzo ciekawym i zresztą bardzo teraz popularnym rozwiązaniem. Co ciekawe, to estoński CIT nie jest zmianą, która weszła w Polskim Ładzie. Jest to zmiana, która weszła w zeszłym roku. Natomiast wprowadzając estoński CIT nastąpi pewnego rodzaju falstart czy przestrzelenie, to znaczy ustawodawca założył, że bardzo dużo firm przejdzie na estoński CIT, no bo skoro możemy nie płacić podatków na bieżąco, no to świetna sprawa, każdy by chciał nie płacić podatków na bieżąco. Natomiast wprowadzili jeden przepis, który spowodował, że większość firm doradczych, większość księgowych odradziło swoim klientom skorzystanie z estońskiego CIT-u, to znaczy ustawodawca powiedział, nie musicie płacić podatków, ok, na bieżąco, ale macie obowiązek pieniądze, które spółka zarabia, reinwestować w inwestycje określonego rodzaju i było definiowane, co to mogło zrobić inwestycje. Oczywiście nie mogły być to samochody osobowe, bo to byłoby za proste. Nie mogły być to jakieś środki pływające, latające i nie mogły być to także rzeczy bodajże związane bezpośrednio z interesem udziałowców, akcjonariuszy. W sensie pojawiło się takich parę klauzul, gdzie nie do końca było wiadomo, co to jest rzecz związana z tym interesem, których beneficjentem jest ten udziałowiec. W praktyce wszyscy się bali, że jeżeli wejdą na estoński CIT, przez chwilę podatku nie będą płacić, ale potem po pierwszym roku, po drugim roku okaże się, że nie spełnią tych wymagań, tych KPI-ów narzuconych przez ustawodawcę i w ostateczności wylecą z tego estońskiego CIT-u i będą mieli więcej problemów niż korzyści z tego. Czy można się jakoś zabezpieczyć przed tym? Znaczy zabezpieczyć, nie musimy się już zabezpieczać, ponieważ w nowym roku usunięto w ogóle całe te rozdziały. Znaczy, że teraz mając taką spółkę, przychodząc na estoński CIT, czyli na to rozliczenie alternatywne, bo to jest tak naprawdę, o ile spółki płacą CIT, czyli podatek dochodowy od osób prawnych, no to estoński CIT jest jakby alternatywną formą opodatkowania spółki. To znaczy tak, no, w spółce możemy wybrać, tak samo jak prowadząc działalność gospodarczą, może być na liniówce, na ryczałcie, na zasadach ogólnych, tak samo spółka może wybrać, czy chce być na normalnym CIT-cie, czy na estońskim CIT-cie. I w praktyce w tym roku nie ma już tych wymagań, czyli jeżeli prowadzimy działalność, my możemy zarabiać pieniądze, możemy generować dochód. Natomiast dopóki tych pieniędzy nie wypłacamy ze spółki, to tego podatku co do zasady nie płacimy. Oczywiście są wyjątki drobne, ale model jest taki, że rzeczywiście osoby, które pieniądze zostawiają w spółce, mogą bardzo na tym zarobić, gdyż po prostu bieżąco, póki nie wyciągają tych, nie robią tych przelewów, póki nie wypłacają dywidend, no mogą mieć znacznie większą płynność finansową, no bo odpadnie im z budżetu ten przelew do urzędu skarbowego co miesięczny, co kwartalny. Jak bardzo potrzebna jest pomoc doradcy podatkowego, to już tak pobocznie, przy takich rozwiązaniach? Czy to, czy doradca podatkowy jest potrzebny, czy nie, zazwyczaj zależy
głównie od, można powiedzieć, nowatorskości. Znaczy, estoński CIT, o którym wspomniałem, akurat wymaga dosyć intensywnej pomocy doradczej, gdyż osoby, które będą się tym zajmować, na przykład osoby, jeżeli mamy firmy, które mają wewnętrzne działy albo zewnętrzne biuro rachunkowe prowadzą takie firmy, one zazwyczaj mają pewnego rodzaju praktykę prowadzenia spółek i jeżeli biuro rachunkowe prowadzi od 10-15 lat działalność, wie, jak to się robi. Problem z estońskim CIT-em jest taki, że są to rozwiązania nowe. Do końca nie wiadomo, jak każdy z tych przepisów interpretować. Na przykład jest koncepcja ukrytego zysku w ustawie. Ustawodawca próbuje określić, co to jest ukryty zysk, mówi, co to jest w szczególności ukryty zysk, a mówi potem, co to jest w szczególności nie jest ukryty zysk. Natomiast te pojęcia do dzisiaj budzą wątpliwości. W sensie ukryty zysk na przykład się uznaje za świadczenie od wspólnika na rzecz spółki, które jest związane z udziałem w zysku, którego beneficjentem jest ten wspólnik. Ta definicja jest oczywiście szeroka, nie chcę tutaj robić wykładu na temat ukrytego zysku. Natomiast jak popatrzymy na tę definicję, to do końca nie wiemy na przykład, co możemy na przykład do spółki wynajmować, żeby nie było uznane za ukryty zysk, albo jakie usługi możemy jako wspólnik świadczyć na rzecz spółki, żeby to nie był ukryty zysk, a ustawodawca i Ministerstwo Finansów nam w tym zupełnie nie pomaga. To znaczy Ministerstwo Finansów wypuściło objaśnienia do estońskiego CIT-u, czyli taki może nie akt prawny, tylko taki dokument, w którym ministerstwo próbuje dokonać samą interpretacji tego, co zostało sporządzone i tak naprawdę konsekwentnie trudno nawet z tego dokumentu wywnioskować, które rzeczy są ukrytym zyskiem w rozumieniu tego estońskiego CIT-u. Przykład na przykład był znaków towarowych i wynajmu magazynu, czyli w objaśnieniach na przykład ministerstwo wskazało, że wynajęcie znaku towarowego przez właściciela do spółki jest ukrytym zyskiem, czyli jest metodą na wyciąganie zysku poprzez generowanie jakby przepływów pieniężnych ze spółką. Na przykład wynajem magazynu już jest ukrytym zyskiem, na przykładach, które zostały podane. I do końca, można powiedzieć, nie ma takiej do końca oczywistej ścieżki, jak to zostało wnioskowane. Są to po prostu przepisy nowe, no i musi jeszcze parę lat upłynąć, zanim będziemy wiedzieć dokładnie, jak je stosować. Natomiast no, problem jest oczywiście taki, że podatki musimy rozliczyć tu i teraz. Tak. Więc jako przedsiębiorca no, musimy podjąć jakąś decyzję, czyli pójść w jednym kierunku lub w drugim. No i doradca podatkowy jest osobą, która, no, która ma za zadanie nam to określić, czyli ma nam zadanie powiedzieć, które rozwiązanie jest bardziej właściwe i dlaczego tak uważa. I jednocześnie przepisy o doradcach podatkowych zakładają, że taki doradca ponosi odpowiedzialność za to, co robi. To znaczy, jeżeli popełni błąd, to musi, tak naprawdę każdy doradca w Polsce posiada polisę ubezpieczeniową i jeżeli popełni błąd w sztuce i rzeczywiście w sposób, no można powiedzieć, mimo że powinien wiedzieć, że coś powinno być inaczej, a było inaczej niż napisał, no to my jako przedsiębiorca wiemy, że w razie czego on musi za to ponieść odpowiedzialność, czyli po prostu jest to odpowiedzialność odszkodowawcza. Swojego rodzaju gwarancja. Trochę tak. Często dla przedsiębiorcy. Często duże firmy to w ten sposób traktują. W sensie ja widzę po obsłudze firm, że małe firmy bardziej przychodzą po odpowiedzi konkretne, a duże firmy często wiedzą, jaka jest odpowiedź. Oni mają wewnętrznie swoje siły finansowe, oni dokładnie znają odpowiedź, ale oni przychodzą po to, żeby ktoś im dał to na piśmie i żeby się ktoś pod tym podpisał, żeby to było dla nich podkładka dla zarządu po pierwsze, że ma pewność, że wystąpił profesjonalną opinię i też dla w sporze z urzędem, żeby mogli przedstawić argumentację, dlaczego uważają, że jest tak, a nie inaczej. No i taka prawidłowa opinia doradcy powinna właśnie zawierać to uzasadnienie, skąd doszliśmy do takiego wniosku. Bo to nie jest kluczowa sama odpowiedź, jak coś interpretować albo jak coś powinno, że tak powiem, działać, tylko kluczowa jest droga od przepisów, skąd doszliśmy do takiego wniosku. Ta droga, można powiedzieć, rozpisania tego na przepisy. No bo to tak naprawdę potem może przekonać ewentualnie organy podatkowe w sporze z nami, no, że my te przepisy rozumiemy prawidłowo. Rozumiem. Dobrze, przejdźmy do spółki komandytowo-akcyjnej jako rozwiązanie na Polski Ład i tutaj mamy do czynienia z podzielonymi opiniami. Jaka jest Pana? Znaczy, spółka komandytowo-akcyjna jest teraz bardzo popularnym tworem. To historia spółki komandytowej jest takim, można powiedzieć, taką sinusoidą. To znaczy była kiedyś bardzo popularnym tworem ze względu na korzystne rozliczenia podatkowe. W 2013 roku zostały zmienione przepisy. Wtedy ilość spółek komandytowych spadła drastycznie bardzo mocno. No i nagle po paru latach znowu spółka komandytowa wraca na salony. No, spółka komandytowa jest polecana jako rozwiązanie na Polski Ład, jako że wspólnicy w spółce komandytowo-akcyjnej nie płacą ZUS-u. Znaczy, jest to... No i dużo doradców na rynku gdzieś to rozwiązanie poleca i
Oczywiście ma ono swoje zalety, jest to, tak jak pani wspomniała, no, wytworzyły się niejako trochę dwa obozy, czyli osób, które popierają i nawołują w internecie do tego, że zakładać spółki komandytowe to jest najlepsze rozwiązanie. No i na obóz taki, w którym, który jakby podchodzi do tego krytycznie i mówi, że no okej, jest to fajne rozwiązanie, ale ma też swoje wady. Spółka komandytowa akcyjna, w przeciwieństwie do spółki z o.o., jeżeli prowadzimy taką spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, gdzie płacimy podatek dwa razy, ponieważ w Polsce sytuacja działa, jakby system podatkowy przy spółkach działa tak, że jeżeli my prowadzimy działalność przez spółkę, no to spółka osiągając dochody płaci podatek dochodowy, a potem jeżeli my jako właściciele wyciągamy te pieniądze ze spółki, to płacimy podatek dochodowy drugi raz. To jest tak zwany efekt podwójnego opodatkowania. No i spółka komandytowa akcyjna ma w swojej strukturze taki mechanizm, który pozwala nam na, jako wypłacając ten podatek, te pieniądze ze spółki, odliczyć podatek zapłacony przez spółkę od naszej dywidendy. Czyli w praktyce zapłacić podatek jednokrotnie, co nam generuje dosyć niskie efektywne opodatkowanie. To znaczy porównując na przykład opodatkowanie efektywne spółki komandytowej do spółki z o.o., no to przy spółce z o.o., przy małej spółce z o.o. płacimy około 26% podatku, przy spółce komandytowej płacimy około, czyli przy spółce z o.o. małej płacimy około 26%, przy większej spółce płacimy 34% efektywnego podatku dochodowego. Natomiast w spółce komandytowo-akcyjnej ten podatek efektywny maleje do 17%, gdyż możemy ten podatek odliczać na moment wypłaty, a ponadto ten drugi podatek płacimy zawsze od mniejszej kwoty już pomniejszonej o ten podatek, więc w praktyce wychodzi to taniej przy prowadzeniu bieżącej działalności, a jednocześnie nie powoduje ono obowiązku zapłaty ZUS-u, a w szczególności tej składki zdrowotnej. Znaczy, prowadząc działalność w tej formie, nie musimy płacić proporcjonalnie do tego, co zarabiamy, składki zdrowotnej, a pamiętajmy, że przez Polski Ład te składki zdrowotne mogą być wielotysięczne i jeżeli ktoś nie przemyśli tego systemu, to może się teraz okazać, że zapłaci nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych składki zdrowotnej miesięcznie, więc jakby w sensie już nie mówiąc o ewentualnych limitach, ale jakby to obciążenie może być znaczne. Więc spółka komandytowa ma parę takich zalet, natomiast to, czego się nie zawsze mówi w przekazie internetowym, no, że ma osoby, które by chciały przejść na taką formę, muszą jakby liczyć się z pewnymi uciążliwościami. Między innymi w spółce komandytowo-akcyjnej wszelkie zmiany związane ze spółką musimy robić u notariusza. Czyli nawet nie związane ze spółką, czyli każdą uchwałę, którą podejmujemy wewnętrznie jako wspólnicy, musimy robić u notariusza. Spółka komandytowo-akcyjna musi mieć, jako że jest akcyjna, czyli ma akcje, musi mieć rachunek maklerski, domu maklerskim. Taki rachunek maklerski kosztuje. Wiadomo, że dla małych spółek to może nie jest duży koszt, no ale kilkaset złotych nawet miesięcznie może nam z tego wypaść. No poza tym też nie wszystkie firmy rozumieją, jak to działa, w szczególności firmy księgowe, więc też musimy potem zainwestować w doradztwo, żeby potem wyjaśnić, w jaki sposób dokładnie te odliczenia księgować, bo to też nie jest oczywiste i też jest parę takich wątpliwości, gdzie organy podatkowe uważają w jeden sposób, podatnicy w drugi, sąd administracyjny jeszcze zupełnie w trzeci, więc jakby jest trochę tak, że mamy trochę taką nieścisłość w przepisach. No. I każdy interpretuje na swój sposób. Natomiast nie zmienia to faktu oczywiście, że efektywna stawka podatków w takiej spółce komandytowej jest niższa, więc jak komuś zależy na niższym podatkowaniu, no to jest dobre rozwiązanie pod tym względem, jeżeli jest świadomy oczywiście tych dodatkowych obciążeń. No i też musimy pamiętać, że spółka komandytowa akcyjna daje te benefity tylko wspólnikom, którzy są tak zwanymi komplementariuszami, czyli wspólnikami, którzy biorą pełną odpowiedzialność za biznes. Znaczy spółkę zazwyczaj kojarzymy z mechanizmem, w którym no, w pewien sposób ogranicza nam ryzyko działalności gospodarczej. W sensie gdzieś każdy przedsiębiorca klasyfikuje sobie w głowie, że no, jak mam działalność, to odpowiadam całym majątkiem, mogą mi zabrać dom, wszystko, jeżeli narobię długów. Natomiast jak mam spółkę i okaże się, że coś nie wyjdzie, no to mogę złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, no i teoretycznie to mnie chroni, to znaczy to jest odrębny byt. Natomiast w spółce komandytowo-akcyjnej te benefity mamy tylko jako wspólnik, który ponosi pełną odpowiedzialność. Czyli jakby nie jest to alternatywa dla osób, które prowadzą spółki, bo na przykład robią coś ryzykownego, to znaczy, że robią coś, co no, może wystąpić, prowadzić do jakiegoś ryzyka. Ja na przykład jeszcze osobiście poza kancelarią prowadzę strzelnicę sportową w Warszawie. No i to na przykład jest jeden z przykładów biznesów, w których no, to ryzyko jest. No, w sensie nie da się uciec od tego, że na strzelnicy może być dojść do jakiegoś wypadku, może być jakieś roszczenie odszkodowawcze. No i trzeba pamiętać o tym, że do tego w jakiś sposób, jeżeli w szczególności mamy majątek prywatny, no powinniśmy mieć taką spółkę, która nam tą odpowiedzialność ograniczy. I zabezpieczy, tak. Jest to kwestia doboru rozwiązania do konkretnego przedsiębiorstwa i konkretnej sytuacji. No, teraz to zaczyna być naprawdę skomplikowane, bo jeszcze kilka lat temu zazwyczaj
rynek działał tak, że było kilka gotowych rozwiązań. Można powiedzieć, że ktoś zaczyna działalność, potem przechodzi na spółkę z o.o., a potem po jakimś czasie przechodzi na spółkę komandytową. Ze spółką z o.o. jako komplementariuszem był taki, że tak powiem, model i tak naprawdę można było jeden do jednego w każdej firmie go polecić, więc jak przychodził klient, no to praktycznie można było za każdym razem tą samą prezentację otworzyć, bo to działało dla każdego. Natomiast teraz rzeczywiście jest tak, że jest kilka kierunków działania, znaczy możemy pójść w spółkę w esenckim CIT-em, która jest zupełnie odrębnym kierunkiem, możemy pójść w spółkę kwantowo-akcyjną i wtedy musimy ułożyć biznes tak, żeby nie ponosić odpowiedzialności, w sensie ograniczyć ryzyko w inny sposób niż poprzez spółkę. Możemy pójść w spółkę, no tych rozwiązań zaczyna się robić dużo i rzeczywiście można powiedzieć, ten zawód doradczy, przynajmniej z mojej perspektywy, zaczyna być coraz bardziej skomplikowany, bo no, już nie da się po prostu klientowi przedstawić gotowego rozwiązania na wszystko, tylko rzeczywiście trzeba dumać, co u kogo można zastosować. A najpierw nieco prześwietlić jego biznes. Tak, tak, sprawdzić, co on ma i tutaj też jakby dla słuchaczy, którzy, czy widzów, którzy oglądają nasz tutaj program, to warto wskazać, że jeżeli Państwo wybieracie się do doradcy, to warto przygotować sobie trochę informacji o Was w własnej firmie. Często jeżeli osoba nie będzie świadoma, że musi coś przygotować, przychodzi na spotkanie, i jeżeli nie zna na przykład przychodu swojej firmy, dochodów, jakie ma koszty, a często ja spotykam się z tym, że jeżeli komuś się bezpośrednio o tym nie wskaże, to nie pomyśli o tym, no to może być problem, bo doradca nic nie powie, skoro nie wie w ogóle, jaką mamy skalę działalności. Tak, to prawda. A powiedzmy jeszcze o ryczałcie. Ryczałt jest kolejnym sposobem, tak jak powiedzieliśmy o spółce na estońskim CIT-cie, na komandowo-akcyjnej. Ryczałt jest to forma opodatkowania działalności, jednoosobowej działalności gospodarczej, ale też spółki jawnej, paru form, ale głównie jednoosobowej działalności gospodarczej, która pozwala na płacenie podatku od, nie od dochodu, czyli tego, co zarobimy minus to, co wydamy, tylko od samego przychodu. Czyli wystawiamy faktury, powinniśmy zidentyfikować te faktury, czyli jako księgując albo nasza księgowość, która nam to księguje, powinna określić, jaki to jest charakter usługi. I ustawa zawiera taki katalog procentów, w zależności od tego, jaki to jest działalność, czym ta faktura jest związana, jaki powinniśmy zapłacić od tego podatek. No i między innymi tutaj w Polskim Ładzie, czyli ryczałt jest czymś, co obowiązuje od dłuższego czasu, natomiast po pierwsze ustawodawca wprowadził parę preferencji, to znaczy między innymi programiści i firmy, które zajmują się usługami programistycznymi IT, dostały preferencję 12% ryczałt. I często może się okazać w ten sposób, że ta stawka ryczałtu może po prostu wychodzić znacznie bardziej opłacalnie, jeżeli nie mamy kosztów. No bo płacimy od przychodu, czyli od tych faktur de facto w praktyce, które wystawiliśmy, a nie liczymy, nie pomniejszamy naszego przychodu z faktur o koszty naszej działalności i obliczamy, nie liczymy tego dochodu, tylko robimy to w sposób uproszczony od przychodu. Zaletą ryczałtu i dlaczego też ryczałt zyskał dużą popularność jest to, że w ryczałcie jako, można powiedzieć, pewnego rodzaju jako wyjątek wprowadzono zasadę, że nie płacimy proporcjonalnej składki zdrowotnej. Znaczy ta składka zdrowotna, tam są trzy progi składki zdrowotnej i my płacimy w praktyce w zależności od tego, ile mamy obrotu, to znaczy progi są trzy, czyli do 60 tysięcy obrotu rocznie, przychodu rocznie, od 60 do 300 tysięcy przychodu rocznie i od 300 tysięcy w górę. No i ta składka zdrowotna, zamiast być proporcjonalna, wychodzi nam no, w pierwszym roku około 350 zł, w drugim 550 i w trzecim około 1000 zł, czyli to może nie brzmi jak małe kwoty, w szczególności dla małych przedsiębiorców, natomiast no, nie stanowi to w tym momencie kwoty proporcjonalnej, czyli nie rośnie już potem bardziej i nie będzie wyższa nigdy niż te 1000 zł składki zdrowotnej miesięcznie. Więc jeżeli ktoś ma bardzo duży obrót, a ma małe koszty, to może się okazać, że taki obrót, rozliczanie takiego przychodu ryczałtem może być dla niego jakby bardzo opłacalne. No i tutaj warto, żeby po prostu sprawdzić to na jakimś kalkulatorze i jeżeli mamy kilka tych rozwiązań, no to zweryfikować nasze wartości, które mamy, przychodów, kosztów i dochodów i zweryfikować, na które po prostu matematycznie wyjdzie najmniejszy koszt prowadzenia działalności pod względem obciążeń publiczno-prawnych. Tutaj co do ryczałtu, to te stawki, one się kształtują od 13 do, znaczy od 2 w sumie, do 17%. Zasadą w Polsce jest to, że jeżeli jakaś usługa czy jakaś czynność nie jest wskazana w innej stawce w zakresie usług niż 8,5%, to jest na 8,5%.
No i tutaj co prawda czasami się pojawiają spory, no bo ktoś tutaj, w szczególności branża IT, która jest bardzo zainteresowana ryczałtami i zresztą w większości przeszła w Polsce na ryczałt, tak jak przynajmniej widzę po rynku, no to są często dyskusje, czy coś wchodzi do usługi IT na 12%, czy może akurat ta specyficzna działalność nie powinna być klasyfikowana w ramach tych kodów związanych z IT i powinna wejść na 8,5%. No i tutaj nam służy pomocą Krajowa Informacja Skarbowa i Główny Urząd Statystyczny, które mogą, no same przepisy o ryczałcie, one się odwołują do tak zwanych kodów PKWiU, czyli Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Tutaj nie mylmy z PKD, w sensie niestety nie mamy w Polsce tak łatwo, że wystarczy nam jedna klasyfikacja, tylko musimy mieć różne klasyfikacje, ale ona trochę jest związana z PKD, w sensie tam się trochę łączy. Natomiast no, kluczem do tego, żebyśmy wiedzieli, jaką stawkę ryczałtu zastosować, no to jest prawidłowa identyfikacja na podstawie ustawy o ryczałcie. Tutaj, tak jak powiedziałem, to może być 15%, 14%, 12%, 8,5%, 5%, 3%, więc rozstrzał jest dosyć duży. I jeżeli już identyfikujemy, jaką mniej więcej nasza usługa wypełnia kategorię, to... Przepraszam, czy przedsiębiorca sam może taką identyfikację zrobić, czy do tego potrzebuje właśnie doradcy podatkowego? Znaczy samemu, znaczy oczywiście może sam sobie zidentyfikować to, natomiast tutaj nie jest problem z samodzielnym dokonaniem tej identyfikacji, no tylko wybraniem takiej identyfikacji, która nie zostanie potem podważona. Co do tych GUS-owskich kwestii, no to tutaj każdy raczej doradca często może powiedzieć, że to często może wywołać wątpliwości. Więc warto, żebyśmy skonsultowali to, czy ta na pewno klasyfikacja jest prawidłowa, ale też to czy może nam doradca pomóc, no to jest wystąpieniem o interpretację do organów, to znaczy interpretację klasyfikacyjną z GUS-u, jest, GUS takie interpretacje jakby wydaje i jest jeszcze taka procedura tak w Polsce wiążącej informacji stawkowej, gdzie organy podatkowe już w tym momencie też mogą nam takie rzeczy potwierdzić. No i warto to zrobić, w szczególności jeżeli wiemy, że nasza usługa gdzieś się plasuje pomiędzy jakimiś procentami, albo nie do końca, albo mamy jakąś usługę, która zawiera teoretycznie się w kilku kategoriach, albo po prostu czujemy, że moglibyśmy po coś podlegać, ale brakuje nam argumentów, dlaczego potwierdzić, że akurat to, co my robimy, to jest na niższym procencie, a nie na wyższym. Warto na to poświęcić dobry czas, bo no to może być potem działać przez lata, jeżeli te przepisy się nie zmienią. Oczywiście tutaj nie da się tego zagwarantować. Natomiast jeżeli ten ryczałt dobrze dobierzemy i dobrze sobie potwierdzimy, no to rzeczywiście te obciążenia podatkowe mogą nam znacznie spaść. Rozumiem. Czas na pierwszy odcinek już się nam skończył, więc podzielimy to na dwie części. W kolejnym odcinku będziemy mówić o ukrytej dywidendzie, podatku minimalnym, fakturze ustrukturyzowanej i IP Box. Także do zobaczenia. Dziękuję bardzo.